Według nowych zasad gospodarki odpadami to lokalne samorządy, w tym także gmina Myślenice, od lipca 2013 roku przejmują odpowiedzialność za śmieci produkowane przez mieszkańców. Gminy pobiorą także jedną opłatę za wywóz, składowanie i przetwarzanie naszych odpadów. Na nową stawkę składają się cena przyjęcia jednej tony śmieci przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach, koszty przewoźnika oraz koszty obsługi systemu, czyli np. druk kalendarzy lub zakup worków na śmieci. Opłata przeliczana jest na jednego mieszkańca. Każdy właściciel gospodarstwa domowego zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji i samodzielnego wyliczenia ceny, jaka będzie wpłacana co miesiąc. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub przesłać pocztą. Deklarację można zmieniać co miesiąc, na przykład gdy przybędzie lub ubędzie osób zamieszkujących daną nieruchomość. Każdy właściciel nieruchomości otrzymuje zestaw koszy i worków. Są to pojemniki na bioodpady oraz pojemnik na odpady pozostałe, czyli wszystko to, co nie zakwalifikuje się do innych worków i pojemników. Worki na papier, plastik, metal i tekstylia, worek na szkło, a także w zależności od zapotrzebowania, worek na pieluchy jednorazowe oraz dodatkowy worek na odpady zielone w dowolnej ilości. Inaczej jest w przypadku budynków wielomieszkaniowych. Ich mieszkańcy wynoszą śmieci do pojemników umieszczonych w specjalnych altanach przy blokach. Znajdują się tam kubeł na bioodpady, kubeł na papier, plastik, metal i tekstylia, kubeł na szkło, kubeł na pieluchy jednorazowe oraz kubeł na odpady pozostałe. Ponadto mieszkańcy wszystkich gospodarstw domowych otrzymują od gminy 5-litrowe pojemniki na odpadki bio, które można umieścić na przykład pod zlewem w kuchni. Do bioodpadów należą m.in. odpadki kuchenne, zepsuta żywność, filtry do kawy, torebki z herbatą, papierowe ręczniki czy chusteczki higieniczne oraz liście, trawa, gałęzie i tym podobne. Po śmieci w wyznaczone dni przyjeżdża przewoźnik, który zobowiązany jest do sprawdzenia, czy są one właściwie posegregowane. Jeśli tak nie jest, na dowód robi zdjęcie i zostawia żółtą kartkę, w wyniku czego w przyszłym miesiącu opłata za śmieci zostanie podwyższona. Pozostałe śmieci, takie jak odpady wielkogabarytowe i odpady problematyczne, będzie można oddawać podczas organizowanych zbiórek lub bezpłatnie oddać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Myślenicach, podobnie jak odpady z remontów. Przeterminowane leki można wyrzucać w aptekach do specjalnych pojemników lub oddać podczas zbiórek odpadów problematycznych. Śmieci trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, czyli w przypadku gminy Myślenice do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach. Tam w kabinach sortowniczych pracownicy zakładu rozdzielają śmieci na poszczególne frakcje, które trafiają do recyklingu. Bioodpady są rozdrabniane, mieszane, a następnie umieszczane w bioreaktorach, gdzie są kompostowane przez 3 do 4 tygodni. W efekcie powstaje ziemia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.myślenice.pl w zakładce Środowisko w Twojej gminie. Pytania można kierować na maila zapytaj@myślenice.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 693 112 220.